Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 20 w wersetach od 41 do 47? Powiedział do nich: jak to jest, że mówią, że Chrystus jest synem Dawida? Sam Dawid mówi w księdze psalmów: powiedział Pan mojemu Panu: siądź po mojej prawicy, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek Twoich nóg. Dawid nazywa go Panem, więc w jaki sposób jest jego synem? Gdy słuchał go cały lud, powiedział swoim uczniom: szczęście się skrybów, którzy lubią chodzić w długich szatach, oczekują pozdrowień na rynkach, pierwszych miejsc w synagogach i na ucztach. Pożerają domy wdów i znani są z długich modlitw. Ci poniosą cięższy wyrok. Kiedy nikt nie odważył się już pytać go o cokolwiek, wtedy on zaczął zadawać pytania. Czynił to jednak w zupełnie innym celu niż oni. Pan nie zamierzał wystawić ludzi na próbę lub wciągnąć ich w pułapkę, lecz chciał dotrzeć do ich serc i sumień. Pytanie dotyczyło jego osoby. Na to pytanie jest tylko jedna odpowiedź. Mesjasz, syn Dawida, musi być osobą Bożą, skoro Dawid nazywa go Panem. Wszystko, czym jest Pan Jezus, jest oparte na tym, że jest On prawdziwym Bogiem i prawdziwym, bezgrzesznym człowiekiem w jednej osobie. O tym świadczą zakon i prorocy. Bez tej prawdy każda chrześcijańska nauka jest oszustwem. Dowiadujemy się o tym z listu do Rzymian, pierwszego rozdziału, od 1 do 4 wersetu. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych, o synu swoim, potomku Dawida według ciała, który według ducha uświęcenia został ustanowiony synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. I Ewangelii według Jana, 4 rozdziału, 2 i 15 wersetu. Chociaż sam Jezus nie chrzcił, ale jego uczniowie. Rzecze do niego niewiasta: Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, by czerpać wodę. Werset 42 wskazuje na odrzucenie syna Dawida. Chociaż Chrystus był prawowitym potomkiem króla Dawida, rodowód Pana Jezusa Chrystusa jest zapisany w Ewangelii według Mateusza w rozdziale 1 od 2 do 16 wersetu. A więc, chociaż Chrystus był prawowitym potomkiem króla Dawida, nie zasiadł z mocą na ziemskim tronie. Szedł drogą uniżenia aż na krzyż, aby stać się ofiarą pojednania, nie królem. Niemniej Bóg zatroszczył się o chwałę swojego syna i po zmartwychwstaniu dał jemu miejsce po prawicy swojego tronu. Dowiadujemy się o tym z listu do Hebrajczyków, 10 rozdziału, 12 wersetu. Lecz gdy on złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej.
Wersety od 45 do 47 stanowią streszczenie 23 rozdziału Ewangelii według Mateusza. Zgodnie z charakterem rozważanej przez nas Ewangelii, tutaj pominięte zostało wszystko, co w szczególny sposób odnosi się do żydostwa. Jak możemy ustrzec się ducha faryzeuszów? Jeśli we wszystkim będziemy naśladować naszego Pana i Zbawiciela, będziemy Mu posłuszni i nie będziemy oczekiwać uznania w oczach ludzi. I mamy tutaj odnośnik do Ewangelii według Jana, 5 rozdziału, 41 i 44 wersetu. Nie przyjmuję chwały od ludzi. Jakże możecie wierzyć wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a nie szukacie chwały pochodzącej od tego, który jedynie jest Bogiem?